Roman? Mówię ci, Roman. Będziesz miał straszne kłopoty. Dostałeś zbyt wielki talent. Zrobiłeś zbyt dużo pięknych rzeczy. Będziesz musiał za to zapłacić swoim ciałem i swoją duszą. Jak się mówi Romek Cieślewicz, to dla mnie przynajmniej ja widzę to, co on robi. Jest bardzo charakterystyczny, jest bardzo taki, jakbym powiedzieć, indywidualny. W 1955 roku, po ukończeniu studiów w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, zaangażowano mnie do biura reklamy, a raczej do biura propagandy w Warszawie. Potem pracowałem dla pisma Ty i Ja, polskiego odpowiednika magazynu Elle. Byłem autorem jego formuły graficznej, wzorowanej na zachodnich magazynach. W 1963 roku spotkałem w Paryżu Petera Knapa, dyrektora artystycznego Elle. Spodobała mu się szata graficzna Ty i Ja. Zaproponował mi opracowanie strony plastycznej magazynu. Pamiętam cię, Roman. Byłam wówczas młodziutką redaktorką Elle. Spotykałam cię w korytarzach redakcji, onieśmielałeś mnie, byłeś dyrektorem artystycznym. Spotykając się przypadkowo, mówiłeś mi dzień dobry i gładziłeś mnie po głowie. Uwielbiałam cię. Byłam świadoma twojego wkładu w tworzenie Elle. Mimo że wtedy prawie wcale cię nie znałam, czułam wpływ twojej silnej osobowości na kształt magazynu. Olśniła mnie ta maszyna dziennikarska. 200 osób w redakcji po to, aby stworzyć 250 stron, które już nazajutrz znajdowały się w koszu na śmieci. Cieślewicz, mam tutaj katalog jego wystawy w Centre Pompidou i właściwie czuję takie wzruszenie, że aż mi się ręce trzęsą, po prostu przeglądam plakaty, ten dział, który jest ilustrowany plakatami wczesnymi, plakatami z lat 60. I po prostu przypominam sobie, jak te plakaty wszyscyśmy mieli na ścianach u siebie. Jak u mnie w pokoju przez jakiś czas wisiała Manru, a potem Dalla Piccola. Romana Cieślewicza plakaty biły wszystkie. Polska wniosła do plakatu coś z dziedziny poezji, satyry, agresji, nową tematykę w rodzaju przecież nie wszystko musi być wyłącznie pozytywne, może być jednocześnie negatywne, musi prowokować. Z całą pewnością wszystko to można odnaleźć w plakatach Romana Cieślewicza. Kiedy przyjechał do Francji, przywiózł ze sobą te tendencje. Świat plakatu i plakacistów dostrzegł tę świeżość polskiej szkoły. Obiegła ona cały Paryż. Roman wykonał mnóstwo plakatów, które zainspirowały całe pokolenia naśladowców. Stali się oni małymi Romanami Cieślewiczami. Thank you.
przyjechałem do Francji, miałem wrażenie kraju plakatu, stolicy, Lautreca i tak dalej. Ja zobaczyłem, że w zasadzie plakatu prawie takowego nie ma. Są cytaty jakby ze zwykłych spotów publicitaire, a nie ma plakatu kreowanego. I pamiętam moment, była ulica obok Boburgu, dzień kompletnie szary. Nagle zobaczyłem plakat, który mnie uderzył, Galerii Lafayette. Mówię, jednak istnieje plakat. Podchodzę na drugą stronę, widzę, jest to plakat Ciślewicza. Posługuje się różnorodnymi technikami. Fotografią, malarstwem, akwarelą, ale nie rysunkiem. Moim niezmiennym źródłem inspiracji jest koło. Koło mnie fascynuje. Najpierw wymyślam format. Zaczynam od rogu, rysuję pionową, później przekątne. Następnie umiejscawiam wszystkie elementy. Ja ciebie widziałem zawsze w ruchu, ale w takim przyspieszonym. Potem jak sobie kiedyś zrobiłeś okładkę dla Opusu, gdzie dwaj tacy supermeni, tacy zwycięzcy, to sobie pomyślałem, ta okładka wywodzi się z twojego wnętrza. Nie miałeś czasu na szkicowanie myśli. One od razu musiały być gotowe. Te uwagi na temat Polski, które czasami tam sobie wymieniamy, one są takie, jak gdyby jakbyś tu był, a jednocześnie jak gdybyś to widział z pewnego dystansu, który pozwala prześwietlić pewne sprawy dokładniej, zobaczyć się bardziej przenikliwie, niż my tutaj, którzy jesteśmy do tego po prostu przyzwyczajeni na co dzień. I dlatego to jest dobrze, że czasami do tej Polski wpadasz, że czasami tutaj jesteś, coś tu oglądasz i że się tym interesujesz w dalszym ciągu. Twoja wystawa była arcydziełem. Powinieneś się tego wstydzić, gdyż to, co robisz, jest rodzajem agresji. Robisz arcydzieło. Twoje plakaty, twoje okładki są jednością. Mają swój głos. To wstyd. Obrażasz innych artystów francuskich, którzy cię przyjęli. Mieliśmy z 15 wspólnych projektów, książek, filmów, powiedzmy 20. Jednym z tych, które lubiłem, był Cousteau. Zrobiliśmy wcześniej razem Kitsch, ale nie wiem dlaczego tylko dwa numery, bo było to dobre. Ale nie zrobiliśmy tego Cousteau. Chcieliśmy go zrobić anonimowo i solidnie. Zwykle prasa francuska jest przyjemnie elegancka, pełna polotu, ale trochę powierzchowna. Ty zawsze chciałeś walić wprost. Ja również. Mieliśmy sprzedawać pismo na wernisażach kolegów. Zaczęliśmy już zbierać informacje, aby zaprezentować międzynarodowego, anonimowego Cousteau, CAA. Zawsze żałowałem, żeśmy tego nie zrobili. Ciekawe. Spotkaliśmy się, ponieważ ja uciekłem od Franco i byłem z tego dumny, a on uciekł od komunizmu i wstydził się tego. Wstydził się, że uciekł od komunizmu. Chciał być komunistą, ale być komunistą w Paryżu. Ja mogłem sobie na to pozwolić, ale nie on. Spytałem cię, Roman, co mam zrobić, żeby być podobnym do Mołotowa? Odpowiedziałeś mi, po prostu ogol sobie głowę. Ogoliłem sobie głowę i byłem Mołotowem. Zrobiłeś plakat, a propos tego. Przeciąłeś mnie na pół. Z moją ogoloną głową i byłem Janusem o podwójnej twarzy. Byłem mistycznym komunistą.
Pracowaliśmy razem w Kamikadze, w gazecie, która w sumie nie jest gazetą. W rzeczywistości jest to pamiętnik. Ale podoba mi się taka forma pamiętnika. Tak naprawdę, być może wszystko, co robisz od 30 lat, jest intymnym pamiętnikiem. A tak naprawdę wcale nie intymnym. Co do Kamikadze, miałam szczęście, przyjemność i honor wystawiać tę pracę Romana w mojej galerii. Obecnie, tak jak wtedy, najbardziej doceniam myśl, która się w tym przejawia. Tę krytykę naszej epoki. Każda nadchodząca informacja zawiera swoją własną ideę. Później ludzie komentują, tłumaczą, co się dzieje tu czy tam, ale w rzeczywistości informacje mówią same za siebie. Tak jak ludzkie gęby mówią same za siebie. Ludzie się nie mylą. Przeciętni ludzie, którzy upraszczają myśl, nie jacyś tam intelektualiści. Patrzą w telewizor i mówią, tego nie lubię, bo ma wstrętną gębę. Za to ten jest dobrze ubrany. To jest właśnie twój i zresztą mój także sposób rozumowania. Poprzez obrazy. Obrazy mówią, o ile potrafi się je odczytywać. Ogólnie rzecz biorąc, jesteśmy przeciw złym obrazom, a za dobrymi. Ale w sumie nie jest to takie proste. On a fait. Byliśmy na orgii z Dalim. Trzeba nazwać rzeczy po imieniu. Braliśmy udział w orgii. To zbyt dużo powiedziane, gdyż w rzeczywistości to Dali chciał, żebyśmy uczestniczyli w orgii. Ale ja miałem zbyt dużo problemów ze wstydliwością, a ty z ekshibicjonizmem, które przeszkodziło nam wziąć udział w tym wieczorku. I właśnie tak poznaliśmy się. Byłeś nagi. Nagi? Chyba, że byłeś ubrany. Tak, w tych czasach to twoja narzeczona była naga. Była taka sytuacja, którą musisz pamiętać lepiej ode mnie. To była scena. Scena bardzo sadystyczna z psami. W każdym razie Dali chciał, żebym zrobił sztukę cybernetyczną. Ale w słowie cybernetyczna nie ma nic dobrego. Powiedziałeś, mogę ci zrobić plakat. No i zrobiłeś go. Więc ten plakat do sztuki, którą Dali chciał zmontować. Sztuka nigdy nie powstała, ale ten plakat zachowałeś. Było to jakiegoś wieczoru. Spotkaliśmy się na tarasie Ricard na gównianym koktajlu. Zapytałem cię, co potem robisz. Odpowiedziałeś nic. Zaproponowałem, może zjemy coś razem. Odpowiedziałeś tak. Powiedziałem, można by pójść do jednej restauracji na placu Pigalle, znam ją, jest wcale niezła. Odpowiedziałeś, tylko nie Pigalle, nie chcę tam iść. Spytałem, dlaczego nie, przecież jest to miejsce dość poprawne, niezłe. Odpowiedziałeś, nie, bo wiesz, wczoraj wieczorem, to prawda, poprzedniego wieczoru wyszliśmy razem i ja wróciłem dość późno, a ty powiedziałeś, ja wcale nie wróciłem. Byłem tak zadowolony z tego, że jestem w Paryżu. Było to takie czarujące, że chciałem jeszcze pochodzić. Chodziłem więc od baru do baru. Zapytałem, no i w czym problem? Czy coś było nie tak? Odpowiedziałeś, nie. Wszyscy byli bardzo uprzejmi do tego stopnia, że około 6 rano w jakimś barze chciałem im wszystkim wysłać kwiaty. Zdziwiłem się, przecież to nic złego. Powiedziałeś tak, ale nie było kwiatów, tylko puste butelki Perrier. Wziąłem więc te butelki i zacząłem rozsyłać ludziom w barze. Jeden dostał butelką w głowę i nie był z tego zbyt zadowolony, zaczął mnie gonić. Spytałem, co zrobiłeś? Odpowiedziałeś, uciekłem. Biegłem szybciej niż on, ale gdy byłem przy wejściu do metra, zaczął mnie doganiać. Na szczęście jakiś facet otwierał właśnie wejście do metra. Wcisnąłem mu ostatnie 100 franków, żeby je zamknął. Widziałem, jak ten facet się zbliża i szamocze przed kratą. To wydarzenie wiele mi o tobie powiedziało. Breton nous a convoqué, à toi et à moi. André Breton zarzucił nam uczestnictwo w sztuce Dalego. Poproszono cię o wytłumaczenie się, a ty wsadziłeś sobie w usta kilka termometrów. Ty mi PCR termometry dans ta bouche.
Byłem zadowolony, że lubiłeś Arabala i Oliviera. Razem stworzyliśmy grupę Panik, która była oczywiście oszustwem. Jedynymi możliwymi prądami w historii są prądy fałszywe. Chodzi tylko o udawanie, że jest się częścią jakiegoś ruchu. Jest się o wiele mocniejszym, gdy się sprawia wrażenie bycia częścią jakiegoś ruchu. Gdy jest się samemu, ludzie pytają, znasz tego, znasz tamtego, znasz Romana, znasz Topora, znasz Oliviera? Ludzie mówią tak, nie. Jednym się podoba, innym nie. Ale w momencie, gdy chodzi o grupę historyczną, nie można jej nie znać. Nie można nie kupić jakiegoś dzieła, gdyż jest historyczne. Odniosłeś wielki sukces. A ja próbowałem zniszczyć ten twój sukces, jaki osiągnąłeś tu w Paryżu. Rozpowiadałem wszędzie, że masz małego ptaszka. Lecz w efekcie twoje powodzenie się podwoiło, jeszcze się powiększyło. Stałeś się ulubieńcem Paryża. Wszyscy chcieli się z tobą zobaczyć, obejmować cię, całować cię w usta. Był to spektakl, który mnie oburzał. Roman zawsze otoczony kobietami wkładającymi mu parówki, pociekającymi śliną, trzęsącymi się histerycznie. Co masz tam mieć za impresję, jak się pokazuje 30 lat roboty? Nie ma impresji, jest tylko przyjemność, że ludzie przyszli i że wszystko się udało na razie dotychczas odpukać w drzewo.